Raz, dwa, trzy, cztery. Boże. Nie ma szansy, nie podniosę. Chcę nagrać wam i pokazać, jak robić silnik, ale to jest po prostu nie do dźwignięcia. Chociaż troszeczkę go oderwałem od ziemi. I kurde, to nie może tak być, że się nie da. Za chwilę będzie prezentacja. Nie wiem, który, więc nie będę liczył, który to już odcinek poradnika mechanika, natomiast dzisiaj takie delikatne wyzwanie. Wyzwanie dotyczące bloku silnika, dotyczące głowicy, a tak naprawdę elementów odstających od tego, czyli szpilek. Bo nie jest problemem wykręcić szpilkę, która pięknie sobie wystaje, bo to jest zawsze łatwe, do tego są bardzo proste urządzenia. Chociaż czasami z takimi niegwintowanymi może być trudniej, to spróbujemy dzisiaj wykręcić. Ale co jest bardzo ważne, zobaczymy co jest, jak szpilka jest urwana. Tak jak tu nam została jedna szpilka głowicy, po prostu ledwo co wystaje, ukręciła się tak naprawdę. Wygrzana głowica, silnik stary, skądinąd krótka zagadka, co to jest za silnik. Rozwiązanie będzie na końcu. Od jakiego silnika to jest, mogę wam tylko podpowiedzieć, że jest to silnik, a nie będę wam nic podkładał, sami sobie zgadniecie. Więc mamy takie krótkie szpilki, mamy do tego kilka narzędzi, żeby móc sobie z nimi spokojnie poradzić i wykręcić je w miarę, powiedzmy, skutecznie, potrzebujemy młotka. Młotek sztuk raz. Potrzebujemy takiego pięknego zestawu punktakowego, czyli punktaków do napunktowywania elementów, które chcemy wykręcić. Będziemy potrzebowali też tych cudownych urządzeń, które za chwilkę będziecie mogli sobie poglądać w praniu, jak to działa. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o zwykłe szpilki, to wiadomo, że do wykręcenia zwykłej szpilki można użyć ściągacza czy wykrętacza do szpilek, który zakładamy, on się po prostu w którymś momencie na szpilce zacieśnia i ją wykręcamy. I to jest nie problem, gwintowana, ładna szpilka. Oczywiście większym wyzwaniem może być, tak jak na przykład tu w bloku silnika, mamy takie elementy, powiedzmy to wystające, które nie wiadomo jak chwycić i do tego może posłużyć nam tak samo to urządzenie. Czyli krótko mówiąc, zacieśniamy sobie go, bo to jest bardzo ważne. Tam mimo środowo elementy, które chwycą nam ten element. Zaciśnimy się dookoła tego elementu, zakładamy klucz i powoli, bo to też jest ważne, żeby nie nerwowo, ale powoli odkręcamy sobie, wykręcając go z bloku silnika, tu w tym przypadku oczywiście. Czyli ten element sobie spokojnie wykręciliśmy, został zaciśnięty i śrubka bardzo ładnie nam go wykręciła. Proste, fajne urządzenie, urządzenie, które też pozwala nam przestać się męczyć, że dajemy nakrętkę na krętkę, kontrujemy, próbujemy się szarpać, wykręcać po prostu. Zakładamy na szpilkę i ruchem zakręcania zaciśniamy do momentu, kiedy mamy opór i wtedy kluczem dokładamy trochę więcej siły i możemy sobie to spokojnie odkręcić. Ósemki, dziesiątki, szóstki, no tutaj jakby wiadomo, że rozmiarówka sobie leci i to jest proste urządzenie, tu nawet nie za bardzo jest co pokazywać, tłumaczyć, dyskutować, dużo ważniejsze są elementy, tak jak mówiłem, młotek. Mamy tu głowicę. Głowica, że tak powiem, trochę już w życiu, można powiedzieć, przeżyła i troszeczkę popracowała, ale w głowicy mamy jeden z elementów. O Jezus, to jest jednak ciężka sprawa. W głowicy mamy gdzieś tu zaraz, bo to jest dopiero co wyjęte z samochodu, ale mamy ukręconą szpilkę. To szpilka od kolektora. Żeby ją wykręcić, trzeba ją najpierw zapunktować, potem nawiercić. Jak już sobie zapunktujemy, nawiercimy, to będziemy specjalnym wykrętakiem ją wykręcać. Oczywiście ja tutaj to robię na stole, bo jest mi łatwiej, wygodniej. Poza tym nie mam teraz takiego przypadku na hali. Normalnie umiem sobie wyobrazić, bo już to robiłem, że robię to po prostu na samochodzie, nawet nie wyjmując silnika, bo koszt wyjęcia silnika, jak wiecie, i czasochłonność tej operacji jest bardzo duża, więc żeby zrobić to sprawniej i taniej, miejmy spokój i róbmy to po prostu na samochodzie. Pierwsza podstawowa rzecz to w miarę ostra, najlepiej bardzo ostry punktak, który pozwoli nam zrobić punkt na tej szpilce, żebyśmy później mogli bardzo precyzyjnie się wwiercać. Punktakiem musimy sobie zapunktować miejsce, w które będziemy się wwiercali. Zapunktowane. Wkrętarka. No i element służący do wiercenia. W takim zestawie, który tutaj akurat mam, to są wykrętaki do śrub. Mamy zestaw, gdzie jest wiertło i wykrętak dobrane parami. Czyli tak naprawdę dobieramy sobie po prostu parę, którą będziemy stosować. Po
średnicy. Musimy zwrócić uwagę na średnicę otworu, który jesteśmy w stanie w szpilce wykręcić, bo wiadomo, że jak zrobimy za cienką ściankę, to po prostu wyrwiemy kawałek mięsa, a reszta nadal zostanie w środku. Ta ścianka musi być mniej więcej, powinno się to zrobić na dwukrotności średnicy, czyli otwór, to ścianki zewnętrzne powinny robić nam suma zewnętrznej ścianki, powinna być sumą otworu wykręconego. Po prostu lepiej zawsze zastosować trochę za cienki element i najwyżej później go pogrubasić, niż robić w drugą stronę, bo jak to mawiał klasyk w jednym z kabaretów, łatwiej ci kijek obcinkować, niż go potem pogrubasić. Dlatego zaczynamy od wiercenia, co jest bardzo ważne. Trzeba to robić powoli, bardzo precyzyjnie i dodatkowo osiowo. Bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to głębokość tego odwiertu. Jeżeli sprawdzimy sobie w innym miejscu, jaka jest głębokość, żeby nie doszło do tego, że przewiercimy szpilkę, a przy okazji przejdziemy blok na wylot, albo w tym przypadku głowicę i dostaniemy się na przykład, nie wiem, do kanału wodnego i próbując to wiercić po prostu, dowiercimy się do płynu chłodzenia i głowicę mamy do wyrzucenia. Więc to jest bardzo ważne, jak głęboko wnikamy. Najlepiej włożyć sobie w którykolwiek z otworów z wykręconych szpilek, żeby złapać tą głębokość i wiadomo jest, że tej głębokości nie możemy przekroczyć. Kiedy już sobie wbiliśmy się choć trochę, możemy zrobić jedną ważną rzecz. Wyjmujemy wiertło. Ten wykrętak działa na bardzo prostej zasadzie. Wkręcając się w tą szpilkę, przy obrocie przeciwnym do normalnego wkręcania, będzie on za sobą chciał zabrać, odkręcając ją. Powinno się to zrobić na przykład przy użyciu takiego typowego wkrętaka jak do gwintowników. Dlatego zakończenie jest kwadratowe, żeby móc to zrobić gwintownikiem. Natomiast przy dobrej precyzji można użyć wkrętarki, natomiast na bardzo, bardzo wolnym obrocie, na pierwszym biegu i bardzo powolutku, dosłownie punktowo próbować to obracać. Żeby wspomóc troszeczkę wgryzanie się tego elementu w szpilkę, dobrze jest ją go leciutko przymłotkować. Te ząbki zacisną się w tej szpilce w środku i będzie jeszcze skuteczniej to działało. Zacisnęliśmy, zapunktowaliśmy. On się tak naprawdę musi wkręcić dosłownie bardzo trochę, tylko żeby chwycić ten pierwszy moment. Jeżeli ta szpilka nie jest wykorodowana, zniszczona bardzo, spokojnie nam się cała powinna powoli, powoli, powoli odkręcać. Zablokujemy to sobie w uchwycie, w tak zwanym futerku wkrętarki i powolutku kręcąc wkrętarką, bardzo ważne, na odkręcanie, będziemy próbowali wykręcić tą szpilkę. O właśnie. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że kręcąc wkrętarką gubimy wyczucie, z jaką tak naprawdę siłą to robimy. Dlatego króciutkie, powolne ruchy z małą siłą naprawdę wystarczą. Przecież to nie są zawody, to nie jest olimpiada. Kto szybciej wykręci szpilkę z głowicy? To jest tylko i wyłącznie ciężka praca mechanika. Taki to efekt. Szpilka została nam na końcu tego grota. Teraz oczywiście będzie trzeba to wkręcić w imadło, chwycić już ją cęgami i ją wykręcić. Taka szpileczka od kolektora to jest zabawa. To jest tak naprawdę pyt, pyt i już. Ale jak? O! Wiesz, że ciężki kaliber. Jak sami doskonale widzicie. 6 cylindrów. Oczywiście konkurs co to jest za silnik nadal sobie trwa. Natomiast tutaj jest trochę trudniej. Bardzo twarda, utwardzana szpilka, która służy do przykręcania głowicy. Tak naprawdę ta głowica leży sobie na tym silniku, przykręcana tymi oto szpilkami. Ona urwała się trochę niefartownie, natomiast też oczywiście
przy użyciu narzędzi jesteśmy w stanie spróbować ją wykręcić. Tutaj z jednej strony spróbuję to oczywiście napunktować, nawiercić, zrobić tak jak przy szpilce w głowicy, ewentualnie w espresie przy większym otworze takimi końcówkami, które dużo głębiej są w stanie wejść, mają ten gwint bardzo fajnie też mocno, drobno skontrowany, więc bardzo ciasno się mogą zagniatać w otworze, no ale zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie pierwsza rzecz, czyli wiertło i wiercimy po zapunktowaniu sobie otworu. Takie. O, nawet to większe będzie lepsze, ale zaczniemy wiercić mniejszym, potem przejdziemy na większe. Młoteczek, punktaczek, środek szpileczki. Punkt zrobiony. Wiertło w rękę. Oczywiście zasada jest dokładnie taka sama, tutaj się nic nie będzie zmieniało. Czyli najważniejsze to prowadzić wiertło równolegle do linii szpilki, czyli prostopadle do podłoża. Im równiej to zrobimy, tym po prostu łatwiej będzie nam to potem wykręcać. Szczerze powiedziawszy, nawet wolałbym to robić w samochodzie, kiedy silnik jest osadzony na sztywno, bo tutaj mi lata, muszę się zapierać, żeby pewniej i dobrze prowadzić rękę. Mniejszym wiertłem nawiercone, teraz od razu przechodzę do większego wiertła, żeby prowadzić po tej samej linii. Szpilka jest naprawdę twarda, więc chwilkę się zejdzie. Otwór jest już wystarczająco duży. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby oczyścić ten otwór, czyli na sam koniec puszczamy sobie luzem wiertło, niech tylko nam wyciągnie po prostu cały kurz i pył, żeby później łatwo było osadzić nam wykrętak. Wykrętak jest bardzo prosto, ta zasada działania jest taka sama, czyli w momencie obracania się w przeciwną stronę zacieśnia się. Natomiast ten, widzieliście jak działa, zobaczmy jak poradzi sobie z taką szpilką, taki system wykrętaka. Zasada działania bardzo zbliżona, punktujemy i zaraz będziemy działać dalej. Oczywiście różnica między tymi wykrętakami jest taka, że tutaj mamy dużo większą płaszczyznę, którą jesteśmy w stanie zacieśniać na coraz węższym, zacieśniającym się gwincie, jeżeli będziemy wiercili się różnego rozmiaru wiertłami. Natomiast w tym przypadku też to akurat jest, wszystko ma swoje, jak to się mówi, wady i zalety. Zaletą tego jest, że możemy używać do tego grzechotki, że możemy bardzo precyzyjnie pracować przy użyciu grzechotki, a nie chwytaka do gwintowników. Szpilka zaczęła się ruszać, znaczy ruszyła się delikatnie. Natomiast najważniejsze jest to, że ten wykrętak wcisnął się już w nią. Jestem w stanie ją ruszać. Jeszcze z lekkim oporem. Natomiast fajne jest to, że przedłużenie tej główki powoduje, że nawet jeżeli ta szpilka urwana byłaby głęboko, tak tam się wiercimy, to też jesteśmy w stanie ją wpuścić tam do środka. Ok. Już teraz. Będzie się ciągnęło, ale będzie szło.
tu znowu. To nie jest sport, to nie jest praca na czas. To jest po prostu praca na precyzję. Powolutku wykręcamy sobie szpilkę z głowicy wykrętakiem. O, no teraz już każda by poszła. I też szpilka wykręcona. W przypadku takich szpilek niestety tak należy to robić. Czyli mamy wykrętaki, punktujemy sobie, wywiercamy otwór, wkręcamy wkrętak przeciwskrętny, który ma odwrotny gwint do wykręcania i po prostu powoli wykręcamy. Czy drobne rzeczy, takie jak tu w tej głowicy, czy jakieś większe szpilki, tak jak w tym bloku. Natomiast taka to jest robota. Robota nie jest jakoś strasznie trudna, aczkolwiek no tutaj opieramy się o jedną ważną rzecz, o posiadane narzędzia, o to, że jednak trochę się zmęczyłem tachaniem i walką z tym silnikiem. Natomiast tu opieramy się tak naprawdę o trochę już bardziej skomplikowanych narzędzi. Potrzebujemy i dobre wiertła, które nam nawiercą twarde elementy, bo szpilki najczęściej są twardymi elementami. Potrzebujemy dobrych wykrętaków, które wgryzą się nam w tą szpilkę, ją wykręcą, zwłaszcza urwaną. No i oczywiście, co jest też bardzo ważne, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mamy szpilki, które wystają, no to mamy te takie nasadkowe wykrętaki do szpilek, które także zacieśniają się, chwytają na szpilkę, ją wykręcają. Trudność tej pracy nie jest jakoś wybitna, nie można powiedzieć, że to jest jakiś rekord świata. Natomiast z uwagi na to, że trzeba mieć jednak trochę bardziej skomplikowane narzędzia, które dosyć rzadko stosujemy w warsztacie, to można powiedzieć, że jest to jednak wysoka półka pracy. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Średnio na mieście za wykręcenie takiej urwanej szpilki, jak gdzieś mechanikujemy w warsztacie, biorą jakieś między 200 a 350 zł za to, że przyjadą wykręcone taką szpilkę. Jak będziemy mieli ten zestaw i będziemy mieli go używać, to po prostu są to zaoszczędzone pieniądze. I pierwsza, druga szpilka urwana, gdzie nie musimy nikogo wzywać, tylko robimy to naszymi rękoma, to po pierwsze zwróci nam koszt zakupu, bo nie płacimy człowiekowi zewnętrznemu, a po drugie możemy taką usługę sprzedać klientowi, który u nas jest i wtedy podnieść sobie rentowność biznesu. Dlatego warto mieć takie narzędzia, żeby sobie nim pracować. Trudność w skali od 1 do 10 w motosyntezowym tutaj dekalogu, że tak powiem, trudności, myślę, że jest na 6, z uwagi na to, że są po prostu dosyć trudne narzędzia, które trzeba po prostu posiadać o bardzo zawężonym jakby zastosowaniu, bo tylko właśnie do urwanych elementów. A teraz rozwiązanie konkursu, co to był za silnik, bo jeżeli czekaliście, chociaż pewnie większość trzasnęła, że jest to BMK, to jest TDS tak zwany, czyli 2,5 pojemności, 6-cylindrowy rzędowy stary, dobry diesel, który jeździł w BMK, który jeździł w Range Roverach, co akurat łechce mojego, bo sam bardzo lubię markę Land Rover. I tyle. Fajny silnik do naprawy, wkurzający trochę w użyciu, ale okej, działa. No, ten już akurat nie. Pięknego dnia Wam życzę. Pamiętajcie, że jest jeszcze dużo innych materiałów do oglądania na motosyntezie, więc zapraszam Was nie tylko do lajkowania, subskrybowania kanału, czy jakkolwiek to się trudno wypowiada, ale także po prostu do przejrzenia sobie, jak mechanikować, jak robić to poprawnie, bezpiecznie. I tyle. Pięknego dnia Wam życzę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.